Rachis Adeleke, która 50-70 też w tym roku biegała. Jest chociażby Belgijka Cynthia Bolingo, która 50-29 ma rekord życiowy, więc kilka zawodniczek może te plany jeszcze zepsuć. No i właśnie od przedstawienia Synty Bolingo, reprezentantki Belgii, 50,29 sekundy jej rekord życiowy, rozpoczynamy prezentację rywalek Justyny Świętej-Erzetic. Czwartej Polki, którą zobaczymy, jest Amandi Brosser, reprezentantka Francji, ale przede wszystkim jest Femke Bol, która chce rzeczywiście dokonywać tutaj rzeczy niemożliwych. Femke Bol biega pięknie, jest niesamowicie mocna, bardzo mocna. Femke Bol, proszę, nie jakieś dźwięki dochodzą nam do słuchawek. To nam bardzo utrudnia pracę. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Tak jak było na początku, niech będzie do samego końca. No i jest reprezentantka Wielkiej Brytanii Nigel Jerdin. 51,17 sekundy. Jest także Irlandka Adeliki, to właśnie ta długonoga, smukła reprezentantka Irlandii w tym roku. Wspaniały, już coraz bardziej wartościowy rekord życiowy, 50,70 sekundy, ale my będziemy trzymali kciuki za Justynę Świętej-Erzetic. W tym sezonie nie tak szybka jak w najlepszych swoich biegach. Życiówka 50,41 sekundy, w tym sezonie 50,74 sekundy, ale Justyna, czy to w biegach indywidualnych, czy w sztafecie, wielokrotnie pokazywała, że stać ją na wszystko. Ona, jeśli jest szansa, będzie walczyła do ostatniego centymetra, by tę szansę wykorzystać. Długonoga, bardzo żywiołowo dopingowana, podziwiana, lubiana tutaj w Niemczech. Alice Schmidt, reprezentantka Niemiec, jeszcze nie tak wartościowe rezultaty na koncie, ale mówi się o tym, że przyszłość należy do tej biegaczki mającej niespełna 24 lata. Suzanne Walli, reprezentantka Austrii, uzupełnia stawkę 8 zawodniczek, które będą walczyły o awans do finału. Dwie pierwsze, awans bezpośredni. O to będzie starała się powalczyć Justyna Świętej-Erzetic. Wszystkie czekają na to, by wreszcie ten start się mógł rozpocząć, bo nie ma nic gorszego dla sportowca niż czekanie. Jest Polka na trzecim torze, przed nią Femke Bol, zatem będzie mogła patrzeć, ale przede wszystkim trzeba robić swoje. Nie było tutaj fal startu, rozpoczęły bardzo dobry, dynamiczny początek Femke Bol. Ona jak zwykle ruszyła długimi krokami, spokojnie rozpoczęła reprezentantka Holandii, także spokojnie rozpoczęła Irlandka, spokojnie Brytyjka Justyna Świętej-Erzetic. Jak gdyby nie tak dynamicznie, nie tak szybko będzie musiała tutaj Polka odrabiać, i to znacznie więcej niż drzewniej bywało. Te straty z pierwszych 200 metrów, Polka będzie chyba na czwartej, piątej pozycji przy wejściu, a może popracuje teraz w wirażu zdecydowanie na prowadzeniu Femke Bol. Femke Bol niezagrożona. Femke Bol tutaj z przewagą 2, 3, 4 metrów biega na ostatnią prostą, a Justyna Świętej-Erzetic, tak jak mówiłem, jest na piątym, na szóstym nawet miejscu, a zatem Polki Justyny Świętej-Erzetic zabraknie w finale, nie obroni tytułu indywidualnej mistrzyni Europy z Berlina. Dni wielkiej chwały 4 lata temu, teraz trzeba przeżyć gorycz porażki, bo na pewno za taki wynik należy uznać to, że jej, Justyny Świętej-Erzetic, zabraknie w gronie 8 najlepszych zawodniczek. To, o czym mówił Piotr Machowski, ona przez tyle lat utrzymywała się na tak kapitalnym poziomie. Kiedyś trzeba też odpocząć, przecież to też był bardzo ciężki sezon dla niej. Tyle startów, pojawiają się dwie nowe zawodniczki, trzeba się podnieść, a tutaj mamy informację, Justyna Święty. Iga w finale. Iga w finale.